Siemano moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej serii Podstawy pielęgnacji. Dzisiaj Wam trochę opowiem o tym, ile kosmetyków używać, żeby one działały. To jest fantastyczny temat dla mnie, w sensie może nie fantastyczny, bardziej chciałam powiedzieć, że jest intrygujący, interesujący i bardzo mnie porusza, jakie są różne podejścia różnych osób do tego tematu. Ja Wam dzisiaj opowiem o tym, jak ja to widzę i jak na to spoglądam i ze strony konsumenta, i ze strony producenta i mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób dla Was pomocne. Rozpisałam sobie kilka produktów, o które najczęściej pytacie, które najczęściej sprawiają problem i postaram się w jakiś sposób udzielić Wam odpowiedzi na to pytanie, ile używać, kiedy jest za dużo, kiedy jest za mało i skąd wiedzieć, że używam za dużo albo za mało. Zaczniemy od żelu do mycia twarzy i to jest w ogóle niesamowita sprawa, bo mam takie wrażenie, że najczęściej tego produktu używamy albo bardzo za dużo, albo bardzo za mało. Idealnym, wymarzonym byłoby, gdyby wychodziła idealna na jedno użycie ilość produktu, jeżeli mamy na przykład butelkę z pompką, tak, że wyciskamy jedną i to, co tutaj wyszło, to starcza nam na właśnie umycie całej twarzy. Niestety nie zawsze tak jest, bo czasami są, powiedzmy, jest tylko jeden rodzaj pompki, który pasuje do danej konkretnej butelki. I ona ma ileś mililitrów tylko może wypuścić, więc czasami jest tak, że no, te ograniczenia fizyczne są i nie da rady założyć czegoś takiego, co będzie pasowało. Czasami jest tak, że producent pakuje swój produkt w tubę, no i wtedy co? No wyciskasz tyle, ile dasz radę wycisnąć. Czasami jest bardzo luźny ten płyn w środku, żel jest mega cieknący i wylewa nam się na rękę mnóstwo. Czasami jest tak, że jest bardzo gęsty i trzeba się naprawdę napracować, żeby go wycisnąć i tak dalej. I oczywiście też powierzchnia skóry jest inna, każdy ma inny rozmiar twarzy i może to brzmi banalnie, ale naprawdę tak jest, że osoba, która ma po prostu większą twarz, będzie używać więcej żelu. To jest normalne, ale dużo osób o tym zapomina. Jeśli chodzi o to, jak ocenić, kiedy użyliśmy za dużo żelu. Jeżeli mamy problem z jego spłukaniem, jeżeli jest tak, że używasz tej wody i się okazuje, że jeszcze dalej jest piana, tutaj wszędzie gdzieś we włosach i płukam i jeszcze dalej na rękach mi się pieni, to znaczy, że było użyte za dużo. Albo, że ten produkt się bardzo mocno pieni, no tu już nie będę wnikać w składy, czy używacie z SLS-em, czy nie, bo ten film trwałby wtedy 150 lat. Zakładam, że to, o czym mówię, to są takie wskazówki dla osób używających kosmetyków naturalnych. Myślę, że wtedy będzie nam się łatwiej porozumieć. Więc jeżeli jest problem ze spłukaniem i cały czas to mi się jeszcze nam to mocno pieni i cały zlew jest zawalony w tej pianie i tak dalej, no to prawdopodobnie użyliśmy tego produktu za dużo. Jeżeli jest tak, że nakładamy żel na skórę twarzy, i jest tak, że w trakcie mycia nagle się okazuje, że gdzieś na przykład tutaj na brzegach już jest sucha skóra, w sensie sucha w dotyku, bo rozprowadzamy, ale on nie chce pójść dalej, to znaczy, że użyliśmy za mało. Bo czasami tak jest, że zakładamy, że produkt będzie bardzo wydajny, nakładamy go na dłonie, rozprowadzamy, więc on już tu na tej powierzchni się tak rozcieńczył, rozjechał po tej całej powierzchni i zaczynamy masować twarz i nagle okazuje się, że właśnie są takie placki, w których no niby myję, ale zaczynam ciągnąć skórę, to znaczy, że jest za mało poślizgu i za mało produktu i ciężej będzie nam umyć tą twarz, więc tu pod tym kątem, to ponownie ja Wam dzisiaj nie przyjdę i nie powiem 1 gram albo 2 gramy, tylko dokładnie właśnie tyle, ile Wam będzie potrzeba, ale myślę, że te wskazówki będą trochę bardziej, trochę Wam pomogą ocenić, czy to jest za dużo, czy to jest za mało. Więc jeśli są problemy ze zmyciem, to znaczy, że było tego za dużo. Jeżeli właśnie zaczynamy ciągnąć skórę w nieprzyjemny sposób albo właśnie jest tak, że nie możemy rozprowadzić produktu na całej twarzy, bo nam nie starcza, no to najzwyczajniej w świecie użyliśmy za mało. Lepiej zaczynać od mniejszej ilości i ewentualnie dokładać, niż od razu pierwsze użycie odkręcam butelkę i 17 pompek prosto na twarz. Także zaczynamy od małego i budujemy w górę, jeżeli to jest potrzebne. Tonik. Ja jestem absolutnym mistrzem w używaniu nadmiernej ilości toniku. Jestem tego świadoma i Wam też o tym mówię od lat, że nikt nie potrzebuje 35 psiknięć toniku na twarz. To jest naprawdę nadmiar, to jest kompletnie niepotrzebne. Jeśli chodzi o aplikację toniku, to tak naprawdę jeżeli używamy go z butelki, wylewamy go na dłoń albo na wacik, to tyle potrzeba toniku, żeby cała skóra tam, gdzie nakładamy ten tonik, była wilgotna. Nie żeby była mokra, żeby ciekły Wam strugi po szyi, tylko żeby była wszędzie wilgotna. Żeby nie było czegoś takiego, że nalałaś trochę toniku na wacik, przecierasz twarz i twarz jest kompletnie sucha w dotyku. To wtedy tego toniku było za mało i on za dużo nie pomoże. Jeżeli ich bardziej chodzi mi o toniki nawilżające, no bo jeżeli są toniki z kwasami, no to tam przeważnie jest bardziej konkretna informacja na opakowaniu. No ale jeżeli chodzi o po prostu stonizowanie twarzy, tak? Nie zakładamy
zakładamy, że będziemy jakieś przebarwienia rozjaśniać albo złuszczać, tylko normalnie przygotowujemy twarz pod kolejne kroki, tam pod serum czy pod krem. No to jeżeli po przetarciu jest kompletnie sucha buzia, to było go za mało. Jeżeli jest właśnie tak, że Wam cieknie wszędzie albo po spryskaniu twarzy nie możecie otworzyć oczu, bo Wam zalewa powieki, ja wiem, że to się dzieje, bo mi się to też zdarza, to znaczy, że tego toniku było za dużo. Od zbyt wielkiej ilości raczej się nic nie powinno stać, chyba że macie jakoś dużo gliceryny, to może zacząć zapychać, ale nie ma wielkiej szansy na to. Jeżeli macie tak, że Wasza skóra się super czuje po dużej ilości toniku, bo też jest taka sytuacja czasami, że mamy bardzo nawilżający tonik i wtedy jest cera zadowolona, to można skorzystać z takiej metody, która nazywa się Seven Skin i to jest, no tam ogólnie zakłada się, że to jest 7-krotne nakładanie toniku, ale może być tak, że wklepujemy tonik raz, za sekundę wklepujemy następny i następny i tak powiedzmy 2-3 cienkie warstwy i wtedy skóra jest bardziej nawodniona niż po spryskaniu raz. Ja mam w ogóle cały odcinek, po co się tu rozwodzę. Mam cały odcinek o tej metodzie Seven Skin, więc podlinkuję go Wam na dole. Wydaje mi się, że tam nawet też polecałam produkty, które wówczas lubiłam do tej metody, także tyle Wam mogę tutaj podpowiedzieć. W przypadku tej metody Seven Skin jest tak, że będziecie wiedzieć, czy już użyliście za dużo, bo w pewnym momencie ta skóra po prostu przestaje wchłaniać i macie wrażenie, że nakładacie na mokre. Więc to już nie ma sensu dalej, bo już skóra wzięła tyle, ile chciała, już starczy, już mówi takie basta. Dobra, już przesadziłaś, koleżanko, wstrzymaj konie, zostaw to na jutro. Także taka sytuacja w kwestii toniku. Esencja. Z esencją bardzo dużo osób pyta, czy nie używa jej za mało, albo czy nie używa jej za mało razy dziennie, bo to jest taki produkt, który jest kompletnym dodatkiem. To absolutnie nie jest coś, co jest standardem w pielęgnacji, musimy mieć esencję, że każdy człowiek musi mieć esencję w swojej pielęgnacji. To jest taki totalny bonus. Jeżeli macie problemy z odwodnieniem skóry, że mamy powiedzmy w tych miejscach, gdzie byłyby zmarszczki mimiczne, ale nie ma głębokiej zmarszczki mimicznej, tylko jest po prostu taka cieniutka linia i skóra w dotyku jest sucha, taka niemalże pergaminowa, macie takie poczucie ściągnięcia na całej skórze, no to wtedy warto sięgnąć po tą esencję jako po dodatkowy krok i też nie trzeba tego nakładać i rano i wieczorem, tylko można sobie to nałożyć powiedzmy tylko wieczorem przez tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, można to nakładać przez dłuższy czas, jeżeli Wasza skóra cały czas tego potrzebuje. Można też robić tak, że tą esencję bierzemy i dokładamy wtedy, kiedy mamy ochotę, że na przykład dzisiaj jakoś, nie wiem, cały dzień byłam w samochodzie, w którym była klimatyzacja, wieczorem dokładam esencję albo maskę. Już wchodzę nie w te tematy, co trzeba, ale mam nadzieję, że to będzie pomocne dla Was. Jeśli chodzi o ilość tej esencji, to będzie bardzo podobnie jak z tonikiem, że jeżeli nałożyliście esencji tyle, że ona Wam wszędzie tutaj ścieka, to znaczy, że było jej za dużo i ona może zacząć zapychać po jakimś czasie, a jeżeli nałożyliście tyle, że zaczynasz rozprowadzać na przykład od czoła i zanim dojedziesz do policzków, to już jest tak, że palce przesuwają się po suchej skórze, no to było jej za mało. Ponownie będzie różnica w ilości mililitrów w zależności od tego, jaka jest esencja. Są firmy, które produkują esencję w sprayu i one są jak tonik bardzo lekkie, bardzo luźna konsystencja, wtedy wystarczy 2-3 razy psiknąć, jest cała twarz pokryta, a są takie esencje, które mają formę żelu i wtedy po wyciągnięciu na dłoń powiedzmy tam takiej ilości jak mały paznokieć od kciuka, to się rozprowadzi z racji właśnie tej konsystencji na całej twarzy i jeszcze zjedzie nam tutaj na szyję. Więc też ponownie, tak jak wszystko, o czym dzisiaj mówię, to jest kwestia wyczucia, ale mam nadzieję, że te tu sugestie będą w jakiś sposób dla Was pomocne. Naprawdę trzymam kciuki, że jakoś to dobrze wyjaśniam. Dalej mamy serum. I tutaj jeśli chodzi o serum, to mniej jest to kwestia ilości pojedynczej aplikacji z opakowania, a bardziej jest to kwestia ilości stosowania w ciągu tygodnia. Już tłumaczę, o co chodzi. Najczęściej jest tak, że jeżeli stosujemy serum, to ono jest w jakimś celu, na jakiś konkretny problem. Albo ono ma pomagać przy nawilżeniu, albo ma pomagać przy zmniejszeniu ilości sebum na twarzy, albo ma pomagać w wygojeniu jakichś niedoskonałości i tak dalej. One są nastawione na problem. Nie na codzienną, podstawową pielęgnację, tylko właśnie na rozwiązanie jakiegoś problemu. I tutaj najczęściej pojawia się tego typu kłopot, że ktoś nie używa serum za dużo albo za mało, że nie wyciska z butelki, czy tam nie wyciąga z pipety za dużo albo za mało na raz, tylko używa tego albo zbyt często, albo zbyt rzadko. Jak weźmiemy sobie na przykład serum z witaminą C, które ma rozjaśniać i będziemy go używać, rozjaśnie przebarwienia na przykład, i będziemy go używać raz w tygodniu, no to szansa na uzyskanie tego rezultatu rozjaśnienia jest praktycznie nieistniejąca, bo nie damy szansy tym składnikom w naszym serum, żeby zadziałały. A z kolei, jeżeli używamy na przykład serum z, no nie wiem, powiedzmy z cynkiem albo z niacynamidem, takie, które ma obkurczyć trochę pory i będziemy go używać dosłownie każdego dnia, rano i wieczorem, przez 2 tygodnie, no to w końcu skóra zacznie wysychać, tak? Zacznie się robić napięta i nieprzyjemna i sami sobie zrobimy krzywdę w drugą stronę. Więc serum to nie jest coś, co jest absolutnie konieczne do używania codziennie,
Albo można sobie używać na przykład jednego dnia nawilżającego, innego dnia takiego obkurczającego pory. Jak się już nauczycie obserwować swoją skórę, to będzie Wam dużo łatwiej. Więc w przypadku tego serum niekoniecznie ogromna ilość albo za mała ilość na raz aplikacji, tylko właśnie to stosowanie w ciągu tygodnia czy tam w ciągu miesiąca. I jeszcze jedna sprawa a propos właśnie tego wyciągania z opakowania. Jeśli chodzi o serum, to są produkty bardzo skoncentrowane, więc tam nie musi być tak, że nakładacie produktu, tego płynu tyle, że jest naprawdę no, wszystko kompletnie mokre i wręcz cieknie, albo że widzicie jakieś tam białe ślady w tych miejscach, gdzie zostało tego za dużo, bo właśnie serum to ma do siebie, że jest duża koncentracja składników w dość luźnym produkcie, więc nie musimy nakładać ogromnej ilości, można tutaj postawić na trochę mniejszą, no ale też pamiętajmy o tym, że jak rozprowadzimy ją na czole i zostawimy suche policzki, no, to raczej na policzkach to serum już nie zadziała. I osobną kategorię sobie tutaj rozpisałam jako serum olejowe, bo trochę inaczej się traktuje oleje, trochę inaczej się traktuje serum jako takie właśnie lekkie, taki lekki produkt, o którym Wam mówiłam. Jeśli chodzi o sera olejowe i o oleje, jako serum stosowane, że mamy tylko po prostu jeden olej, albo serum, gdzie jest olej i jakieś inne dodatki, albo mieszanka różnych olejów, no to tutaj zdecydowanie im mniej, tym lepiej. Niekoniecznie sprawdzi się nakładanie ogromnej ilości olejów z wielu przyczyn. Po pierwsze jest tak, że jeżeli weźmiemy na przykład, nie wiem, 3 pompki oleju, rozprowadzimy na całej twarzy, tak, że mamy aż mokre włosy, jak wstajemy rano, albo jest tak, że centralnie ubranie, w którym spaliśmy, albo poduszki są żółte czy pomarańczowe od tych olejów, które nakładaliśmy, to znaczy, że było tego za dużo i skóra może już się poczuć taka przytłoczona trochę taką ogromną ilością. Więc ja zawsze podpowiadam, żeby zwłaszcza na początku, jeżeli nie wiecie, ile serum olejowego użyć, to żeby wziąć sobie to na krople. Na przykład jak bierzemy porcję kremu, którą nakładamy na raz, to do tej porcji kremu dodajemy powiedzmy 2 krople tego oleju i nakładamy na twarz, wstajemy rano i sprawdzamy, czy jest w porządku, jest lepiej, jest moja skóra mniej sucha, albo jest mniej tłuszczu, bo gruczoły łojowe uspokoiły się trochę od tego serum olejowego i nie produkują aż tak dużo, czy jest za ciężko. Czy może trzeba zmniejszyć do jednej ilości tej jednej kropli tego mojego serum olejowego, czy może jest tak, że kurczę, to jest jeszcze za mało, jeszcze przydałoby się coś więcej i wtedy dokładamy na przykład kolejną kroplę, czy kolejne 2 krople, czy zastępujemy kompletnie krem i używamy samego oleju, to będziecie widzieć z czasem, tylko trzeba obserwować swoją skórę. Wstaniecie rano i będziecie mieli takie poczucie, czy to jest za dużo, czy ja się czuję z tym niedobrze, czy to jest tak, że wstaję i mówię, o kurde, no dzisiaj jest super, dzisiaj moja skóra wszystko wypiła i to była dobra ilość. Krem! Tutaj, jeśli chodzi o krem, to jest sprawa bardzo indywidualna, ale najczęściej jest tak, że używamy tego kremu za mało. Serio. Bo też pytałam Wam kiedyś, na ile Wam starcza jedno opakowanie kremu. I tam mnóstwo, naprawdę mnóstwo, setki osób napisały, że jedno opakowanie kremu, 50 ml, którego używają i rano, i wieczorem, wystarcza im na 5 miesięcy. To znaczy, że mamy 10 ml kremu na miesiąc, czyli gdzieś 0,33 ml na dzień, na rano i na wieczór. I to jest ilość, która naprawdę jest bardzo, bardzo mała szansa, że ten produkt zadziała. Nawet bym powiedziała, że jeżeli używamy aż tak mało kremu, to może on jest nam kompletnie niepotrzebny i wystarczy postawić na właśnie serum i esencję i już sobie ten krem odpuścić. Bo jeżeli używamy tak mało, to on naprawdę ma bardzo niską szansę, żeby zadziałać. Jeżeli mówimy o kremach z filtrem, to już w ogóle jest absurd, bo nakładanie takiej ilości kremu z filtrem to jest po prostu mazianie po twarzy i nie ma siły, żeby on zadziałał, nie ma takiej mocy, żeby on stanowił barierę i żeby on nam dał taki rezultat, jakiego oczekujemy. Jeśli chodzi o krem, to będziemy używać znacznie mniejszych ilości produktu, który będzie miał bardziej żelową konsystencję, będzie bardziej płynny, no bo on po prostu ma poślizg i się łatwiej rozprowadza, więc te gęste produkty będą trudniejsze do rozprowadzenia na twarzy niż te lżejsze, tak? Więc tutaj różnica będzie oczywiście pomiędzy różnymi rodzajami produktów. Ja zawsze podkreślam, że krem warto stosować inny na dzień i inny na noc, ale jeżeli macie taki, który Wam się sprawdza i tu, to jest ta dobra droga. Ja zawsze podkreślam, to co się u Ciebie sprawdza, to jest ten dobry kosmetyk. Ale jeśli macie ten rozdział na rano i na wieczór, no to tak, jeżeli krem starcza na 7, właśnie 5, 7, 10 miesięcy, no to jest trochę za długo. Poza tym też pamiętajmy o takich rzeczach jak wkładanie paluchów do środka, więc jak macie produkt, który jest otwarty i on dostaje codziennie porcję bakterii z Waszych palców i z powietrza i smarujemy tym twarz przez tyle miesięcy, no to jest duża szansa, że tam się już coś urodzi, czego nie chcemy na twarzy swojej, nie chcemy tego nakładać na skórę. No i też jest jeszcze coś takiego jak termin po otwarciu. Jak sobie zerkniecie na opakowania, to na większości, no chyba, że zamawiacie z jakichś dziwnych miejsc, jakichś takich, nie wiem, jakieś magiczne sklepy, które sprzedają jedną sztukę azjatyckiego kosmetyku, to on został prawdopodobnie do nas przywieziony
po prostu na własną rękę nie był przebadany w Europie i tak dalej, to może być niebezpieczne. No ale to już jest zupełnie inny temat. Na większości opakowań macie taki narysowany słoiczek i na nim jakąś cyfrę i ten słoiczek to jest termin po otwarciu. Ile można używać tego produktu od momentu naruszenia opakowania. Także jeżeli jest tak, że tam macie napisane 2 miesiące, a Wy będziecie używać tego swojego produktu przez 7, no to szansa, że on będzie Wam bardziej szkodził niż pomagał, jest naprawdę ogromna. Kremy pod oczy jeszcze sobie wypisałam jako oddzielną kategorię. I tutaj w przypadku kremów pod oczy zdecydowanie im mniej, tym lepiej. Oczywiście nie tak, że po prostu, nie wiem, 1/4 ziarna ryżu na tydzień, nie? Ale oczywiście tutaj przesadzam, ale chciałabym, żebyście zwrócili na to uwagę. To nie jest tak, że jak się nałoży więcej, to będzie lepiej działał. I z kremem do twarzy podobnie. To też nie jest tak, że jak nałożycie nie wiadomo jaką grubą warstwę, to on będzie działał lepiej. To jest bardziej kwestia tego, że trzeba wyczuć, ile to jest ta dobra dla Was ilość, kiedy macie obciążoną skórę, a kiedy jest tak, że jest w porządku. Jeśli chodzi o kremy pod oczy, to najczęściej jest tak, że jeżeli nałoży się za dużo, a miażdżące większość kobiet nakłada za dużo, to ten krem albo za blisko do linii rzęs, to jest tak, że ten krem, on w nocy podczas kiedy przemieszcza się na skórze, no bo nasze ciało się grzeje i po prostu po tej skórze to wszystko tutaj nam migruje. Poza tym często kremy pod oczy są z taką formułą zrobione, żeby się to wszystko przemieszczało. Idziemy spać i nagle się okazuje, że jak wstajemy rano, mamy codziennie opuchniętą skórę. I codziennie opuchnięte powieki, i codziennie szczypią oczy, albo są w ogóle śpiochy, nie wiadomo jakie wielkie, takie, że trzeba wyskubywać tam z tego jeziorka łzowego i tak dalej. No i dużo osób się frustruje, mówi, nie, bez sensu, kremy do twarzy to jest w ogóle, krem pod oczy to jest zabieg marketingowy, i ja mam tylko gorzej. No to być może nakładasz po prostu o wiele za dużo i ta ilość po pierwsze obciąża tą okolicę, po drugie to wszystko migruje, można się nawet zapalenie spojówek nabawić, jeżeli się używa za dużo kremu pod oczy, więc tutaj z umiarem, naprawdę polecam z umiarem i nakładać tak jak sobie tutaj wyczujecie, gdzie jest oczodół, tak jak tu idzie kościa żmowa, macie oczodół, to na pewno możecie palcem sobie wyczuć, to w tym miejscu, żeby nakładać właśnie ten produkt, a nie tuż pod linią rzęs, żeby on nie migrował do środka nam, do oka, tylko żeby on był na tą okolicę właśnie pod oczami. I tak jak mówię, nie za dużo, bo tu to nie będzie tak, że jak się nałoży 1 cm kremu, to wstanę rano i nie będzie żadnej zmarszczki pod oczami. Odżywki do włosów! Ja, jako człowiek, który notorycznie używał za dużo, od razu mogę powiedzieć, że to podobnie jak z kremem, to nie jest tak, że jak się nałoży bardzo dużo, to będzie lepiej działało. Ja byłam zaskoczona, jak Magda Curly Madeleine robiła mi włosy, przy pierwszym razie jak się spotkałyśmy i mi tam wygniotło wszystko i tak dalej, że ona używa tak mało produktów do włosów. A okazało się, że po prostu w moim przypadku, gdzie moje włosy były cienkie, to one nie potrzebowały takiej dużej ilości, jak ja nakładałam i one były oklapnięte i ciężkie, bo po prostu ładowałam tej odżywki za dużo. Nie będę się za bardzo tutaj wypowiadać na temat tego, ile to jest dobra ilość, ile, nie wiem, czy to orzech włoski, czy orzech laskowy, tylko podlinkuję Wam na dole kanał Magdy i tam będziecie mogli sobie zajrzeć i ona bardzo dobrze tłumaczy i też pokazuje ilościowo, ile tych rzeczy się nakłada na włosy kręcone. I myślę, że po prostu tam więcej informacji znajdziecie niż u mnie, bo ja jestem jeszcze na razie zielona, ale mogę też zaznaczyć, że w tym przypadku to mniej niż więcej, to jest ta odpowiedź. Jeśli macie włosy cienkie, no bo jeżeli macie gęste, grube, suche bardzo, no to oczywiście adekwatnie więcej trzeba nakładać tego produktu. Balsamy do ciała. Tutaj jest bardzo prosto określić, czy nałożyliśmy za dużo, czy za mało. Jeżeli jest tak, że nakładacie balsam do ciała i jest skóra biała i masujecie i nadal jest biała pokrywa, to znaczy, że było po prostu w jednym miejscu nałożone za dużo kosmetyku. I to tyle. Nie ma tutaj żadnych innych rozwiązań, przynajmniej ja nie poznałam do tej pory. To jest najprostsze, najłatwiej jest to rozpoznać, że właśnie wtedy użyliśmy za dużo. I czasami jest tak, że w niektórych balsamach tak, że nabierasz tyle samo produktu i jeden balsam ci się wchłania w porządku, a drugiego nakładasz i jest biała warstwa, to niekoniecznie oznacza, że ten drugi jest zły, tylko możliwe, że tego drugiego wystarczy, że nałożysz znacznie mniej. Także to jest jakaś tutaj, mam nadzieję, podpowiedź dla Was. I na koniec jeszcze zostawiłam peelingi i peelingi tutaj wpisałam sobie jako i do twarzy, i do ciała. Jeśli chodzi o peelingi, to dosyć łatwo jest rozpoznać, czy nakładamy za dużo, czy nakładamy za mało. Jeśli chodzi o peelingi enzymatyczne, to powinna to być w miarę gruba warstwa produktu, jeżeli on ma formę kremu, bo jeżeli nałożycie bardzo cienką warstwę, on zacznie zasychać i nie będzie działał tak, jak powinien, więc grubsza warstwa, taka, żeby była mniej więcej równomiernie rozprowadzona na całej twarzy i szyi, to jakby to będzie lepiej działało niż taka cienka jak krem, bo wiem, że sporo osób bierze peeling enzymatyczny i smaruje taką warstwę jak krem, żeby cały zniknął, że rozsmarowuje, zostawia i zmywa za chwilę, to jest za mało. Trzeba mu dać odrobinę więcej, żeby on miał szansę zadziałać, bo inaczej po prostu to zaczyna zasychać
zasychać, ta formuła po prostu no, nie ma jak działać, bo zasycha na skórze zamiast działać razem z nią. Także tutaj odrobinę grubsza warstwa. Jeśli chodzi o peelingi mechaniczne do twarzy i do ciała, to jest trochę tak, że jeżeli nakładasz, nabierasz ten produkt, zaczynasz robić masaż, że rozprowadzasz go na skórze i zaczynasz robić masaż i on z między palców Ci wypada i wpada do zlewu, czy tam wypada, jak się rozprowadza go na ciele, to on wypada i wysypuje nam się na podłogę w wannie, czy tam w brodziku, to znaczy, że mamy tego produktu trochę za dużo. Albo, że jest zbyt suchy. No ale to załóżmy, że macie dobrą konsystencję. To jeżeli zaczyna przelatywać przez palce, nie da się go rozprowadzić gładko, to znaczy, że wzięliście za dużo. Po prostu. Jedyne, co może się stać od tego, jak się użyje za dużo, to raz, że szybko nam się skończy, a dwa, że może być zbyt duża ilość tych granulek, tych ściernych elementów i wtedy nam tą skórę za mocno złuszczy, ale tak raczej jakichś ogromnych katastrof tutaj nie będzie, ale warto pamiętać o tym, żeby zacząć od małego, zawsze można odrobinę dołożyć, niż wyciągać właśnie taką grabę, jak mi się to zdarzało z odżywkami do włosów. I zdaje się, że doszliśmy do końca tego odcinka. Ja wiem, że większość osób oczekiwała, że ja tutaj przyjdę i powiem, kremu należy używać 2 gramy, toniku należy używać 3 ml i tak dalej, ale niestety nie ma takich prostych rozwiązań, bo ja podkreślam bardzo często, że nie każdemu wszystko oraz każdemu według potrzeb i Wy będziecie wiedzieć po jakimś czasie, wiadomo, że nie od pierwszego użycia, ale po jakimś czasie naprawdę będziecie wiedzieć, co Wasza skóra lubi, a co nie. I nie można się poddawać i też nie ma co się nastawiać, że tu dokładnie według tabelki i według linijki i tak wypada, ja tak będę robić i musi tak być, tylko naciągamy trochę te wszystkie elementy do siebie. I tak jak mówię, będziecie mogli to wyczuć, tylko zwracajcie uwagę na to, ile używacie właśnie swojego kosmetyku, czy tam jak często go używacie. Myślę, że to powinno być w jakiś sposób dla Was pomocne. Jeżeli się nie dowiedzieliście nic nowego z tego filmu, bo już wiedzieliście to wszystko, to bardzo mnie cieszy po pierwsze, bo mamy w takim razie osoby, które wiedzą, jak sobie radzić tam ze swoimi rutynami, czy tam ze swoimi kosmetykami, ale chociaż liczę, że miło spędziliście czas. Nie wiem, może ktoś prasował dzisiaj, ziemniaki obierał, albo jakieś rzeczy tam składał, czy nie wiem, szorował wannę i umiliłam Wam moim paplaniem dzisiaj te kilka minut. Ściskam gorąco, życzę wszystkim cudownego tygodnia. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu, ja postaram się na tyle, na ile zdołam odpowiedzieć. Bierzcie tylko pod uwagę, że Was jest naprawdę strasznie dużo i ja nie zawsze daję radę, ale na tyle, na ile jestem w stanie, to zawsze odpowiadam. Ściskam gorąco i do zobaczenia następnym razem. Na razie!